czyszczenie okien, drzwi, bram czy innych elementów po budowie domu, po remoncie, czy tak jak teraz przed świętami, to żmudne i niewdzięczne zadanie. Ale jest na to sposób. Zestaw do czyszczenia i konserwacji marki Dbamy o Bramy. Są to środki, które są stosowane i rekomendowane przez monterów, serwisantów stolarki otworowej, ale też mogą być stosowane w domu, w biurze, w warsztacie. Zanim Wam bliżej opowiem o tych środkach, przedstawię się troszeczkę. Nazywam się Niedźwiedź, od 20 lat jestem w branży bramiarskiej. Aktywnie montuję, serwisuję też produkty, a Wy jesteście na kanale Dbamy o Bramy. Zapraszam serdecznie do śledzenia naszego kanału. Jeśli materiał Wam się podoba, polubcie go, polecajcie znajomym. Zapraszam do dalszej części filmu. Jesteśmy na budowie, która już dobiega końca. Jak widzicie, zaczyna się proces sprzątania powoli i to jest dobry moment, żeby pokazać Wam zalety naszych środków. Zestaw do czyszczenia i konserwacji to dwa produkty. Aktywna piana do bram oraz silikon do bram. Oczywiście zastosowanie tych środków jest o wiele szersze niż nazwa wskazuje. Aktywna piana do bram to jest uniwersalny, bezpieczny dla wszystkich powierzchni, oparty na naturalnych składnikach produkt. Jest to aerozol, który czyści praktycznie wszystkie powierzchnie, jednocześnie jest dla nich bezpieczny, a zastosowanie jego wykracza szerzej niż okna, drzwi, bramy czy napędy. Możemy spokojnie myć tym szyby, uszczelki, tworzywa sztuczne, oczywiście elementy ze stali nierdzewnej czy aluminium. Dzięki tej wszechstronności aktywnej piany nie musimy pilnować, żeby jednym produktem myć ramę okna, drugim uszczelkę, a trzecim na przykład szybę. Produkt jest bardzo wydajny, jak już podkreśliłem, bezpieczny w użyciu. Drugim elementem zestawu jest silikon. Jest to połączenie klasycznego silikonu i smaru. Po oczyszczeniu danego elementu, czy okna, czy drzwi, czy też bramy aktywną pianą, możemy bardzo skutecznie i na długi czas zabezpieczyć powierzchnię danego elementu. Silikon jest prosty w obsłudze. Dzięki temu, że jest naturalnym blokerem UV, wydobywa i utrzymuje kolor danego produktu, a że jest antystatyczny, dzięki temu kurz, brud będzie o wiele trudniej i później osiadał na naszej bramie, czy drzwiach, czy innych elementach naszego domu. Ważnym elementem czyszczenia i konserwacji jest to, jakiego materiału użyjemy do czyszczenia. Polecam Wam Color Clean, to są ściereczki, specjalne czyściwo przeznaczone do okien, bram, drzwi i innych produktów. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że nie porysujemy produktu. Jednocześnie te ściereczki są odporne na wszelkie rozpuszczalniki, ale też to są tak dobrane, żeby czyszczenie było przyjemne, łatwe i bezpieczne zarówno dla nas, jak i dla czyszczonego detalu. Zastosowanie aktywnej piany jest dziecinnie proste. Wstrząsamy puszkę, żeby przygotować produkt do pracy. Nanosimy na element równomiernie pianę. Jak widzicie, pianą pokrywam wszystkie elementy, zarówno metalowe, jak i plastikowe, gumowe i szklane. Dajmy chwilę, żeby piana zaczęła działać i potem spokojnie zbieramy pianę wraz z brudem. Miejscem, o którym często zapominamy, jest góra skrzydła okna, gdzie wszelkie pyły, brudy, zmalowania, cekolowania, tynkowania bardzo często zostają. Tutaj też warto usunąć najpierw
sam pył, potem delikatnie zastosować pianę. I przygotować okno do zakonserwowania. Okno jest wyczyszczone, czyli wyczyściliśmy aktywną pianą ramę, uszczelkę, elementy metalowe, szybę. Przy okazji wytarłem parapet. Teraz przystąpię do konserwacji. I do tego celu użyję silikonu do bram, okien, drzwi, napędów, nie tylko. Jak wcześniej wspomniałem, silikon do bram jest połączeniem środka konserwującego i środka smarującego. Dzięki temu, że silikon jest naturalnym blokerem UV, nie będzie nam płowiał kolor. Wydobędziemy jego głębie. Jako środek antystatyczny silikon zabezpieczy nam powierzchnię przed osiadaniem kurzu i brudu. Jednocześnie właściwości silikonu pozwolą zabezpieczyć elementy z tworzywa, zwłaszcza uszczelki przed parcieniem, przed płowieniem, a dodatek elementu smarującego w silikonie do bram pozwoli nam doraźnie przesmarować na przykład zasuwnice w oknach. Oczywiście zalecamy, aby te elementy smarować środkami zalecanymi przez producenta. Jednakże silikon doraźnie nam w tym pomoże, w tym tymczasowym smarowaniu elementów metalowych. Przystępuję do działania. Zastosowanie silikonu do bram jest bajecznie proste. Nanosimy produkt bezpośrednio na element bądź na ściereczkę i rozprowadzamy po na przykład naszej ramie okna. Delikatnie wprowadzam środek w miejsca, gdzie metal pracuje z metalem, żeby zmniejszyć tarcie. Nadmiar środka usuwam. Możemy też silikonem spryskać całą powierzchnię, czyli jednocześnie profil PCV, profil stalowy i uszczelkę. I rozprowadzić silikon równomiernie po wszystkich elementach i zebrać jego nadmiar. Jak widzieliście w materiale, zestaw do czyszczenia i konserwacji sprawdza się rewelacyjnie. Wiem, że też sprawdzi się u Was w domach, więc liczę, że zainteresuje Was nasza świąteczna promocja. Zapraszam na naszą stronę na Facebooku, na kanał na YouTubie i na stronę dbamyobramy.pl. Z okazji święta przygotowaliśmy dla Was małą niespodziankę. Liczę, że w przygotowaniach świątecznych nasz zestaw bardzo Wam pomoże. Do zobaczenia.